Maryjo, przystępujemy dzisiaj do kolejnego rozważania Twojej tajemnicy ofiarowania Pana Jezusa w świątyni. Ewangelia z uroczystości Matki Bożej Gromnicznej przypomina chyba pierwszy zapisany tekst adoracji w świątyni ukrytego, niepozornego Jezusa. Mam na myśli adorującego starca Symeona, który wziął Jezusa na ręce i adorował Boga. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Adoracja Symeona może bardziej wzruszać niż milczący, adorujący hołd mędrców, którzy przyszli, upadli na twarze i odeszli. Symeon nie tylko adoruje Jezusa, ale bierze Go w ramiona, przygarnia, zatrzymuje przy sobie. Myślę, że Symeon mógłby stale uczyć się adorującej postawy wobec przyjmowanej przez nas Komunii Świętej. Czy adorujemy przyjmowaną Komunię Świętą? Można by Komunię Świętą przyjmować i modlić się słowami starca Symeona. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju. Teraz. Najważniejsze jest teraz, kiedy przyjmuję Ciebie do swojego serca, kiedy się z Tobą spotykam, wciąż czegoś oczekuję, wciąż biorę w ręce swoje czy cudze sprawy, często sama siebie trzymam i sama siebie podnoszę na rękach. Tymczasem najważniejsze jest teraz, kiedy spotykam się z Tobą i kiedy przygarniam Ciebie do siebie, kiedy chcę Ciebie zatrzymać przy sobie. Czy już nie wypuściliśmy Jezusa z rąk? Czy nie zgubiliśmy Go? Czy umiemy zatrzymać Go przy sobie, żeby teraz było zawsze? Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju. Jeżeli spotykam się z Tobą, Jezu, biorę Cię w swoje życie, to mam być wolny, uwolniony od rozpaczy, smutku, niepotrzebnego dramatu, ciągłej walki ze złem na swoją tylko rękę, od ciągłego wyceniania swojej doskonałości. Jeżeli jestem z Tobą, Ty czynisz mnie wolnym, bo nie przyjmuję Cię pokaleczonego, obandażowanego, cieknącego krwią, przegranego, ale chwalebnego, który wstał z grobu, zmartwychwstał i uwalnia mnie od wszystkiego tego, co mnie dręczy. Skoro biorę Ciebie w swoje życie, przytulam do siebie, ogarniam Cię ramionami swojej duszy, to mogę już umrzeć, odejść. Możesz mnie uwolnić z tego życia i możesz mnie zatrzymać. Mogę pójść razem z Tobą nawet w ludzkie piekło, tam, gdzie jest najgorzej, tam, gdzie wszyscy mnie prześladują, tam, gdzie wszyscy mi dokuczają. Jeżeli jestem z Tobą chwalebnym, zmartwychwstałym, zwycięskim, wszędzie będę wolny, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. Kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, widzimy, że Jezus jest naszym zbawieniem. Komunia Święta nie jest nagrodą za dobrą spowiedź, nie jest białym orderem przypiętym za naszą doskonałość. Jest naszym zbawieniem, dlatego, że jest miłosierdziem, zmiłowaniem się nad nami. Nigdy nie jesteśmy jej godni. Symeon długo oczekiwał i wierzył.
Za jego życia przynoszono do świątyni wielu chłopców. Ponieważ jednak wierzył w słowa pańskie, nie zawiódł się. Pod postacią jednego z niepozornych chłopców odkrył Mesjasza, zbawienie, które zgotowałeś dla wszystkich narodów. Kiedy przyjmuję komunię świętą Jezusa, przyjmuję zbawienie nie tylko dla siebie, ale dla wszystkich i muszę miłosnym spojrzeniem ogarnąć wszystkich naokoło siebie, nie wynosić się nad nikogo, nie oddzielać się od tych, którzy mówią innymi językami. Są dla mnie obcy, jakby przybyli z dalekich krajów. Jezus jest zbawieniem wszystkich. Jest tym, który nas łączy w jedną rodzinę. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego. Jezus, którego przyjmuję w Komunii Świętej, ma być nie tylko moją chwałą, ale ma być światłem dla pogan. Ma przeświecać przeze mnie, abym poganom głosił Jego słowo. Wciąż poszukujemy nowych tekstów pomocnych w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Często powtarzamy sobie drukowane akty uwielbienia, przebłagania, dziękczynienia. Jest jeszcze jeden, pewnie pierwszy tekst zapisanej adoracji Symeona, niepozornego Jezusa, ukrytego w świątyni. Jak płonąca świeca, kiedy toniemy w powodzi sztucznych świateł, wzrusza nas zwykle żywe, prawdziwe światło płonącej świecy. Nie tylko ciepło i światło, ale i płomień, tak jak język ognisty wieczernika pańskiego. Kościół, który wprowadza do świątyń wszystkie lampy elektryczne, a nawet reflektory, jak wieloryby, poświęca tylko niesztuczne, prawdziwe, żywe światło płonącej wiary. W święto ofiarowania Jezusa 2 lutego ofiary uczy sama Matka Boża, która staje nam w oczach i mówi: przygotuj się, pokochaj wolę Bożą, aby Bóg sam kierował ścieżkami Twojego życia, nawet w sposób nieoczekiwany i niepojęty. Strzeżmy tego, co jest w nas prawdziwe i autentyczne, choćby było to tak niepozorne, jak płonąca świeca w dzisiejszym sztucznym świecie. Świeca jest znakiem naszej wiary w Boga, pomoc Matki Bożej, potęgę modlitwy. Wiejskie kobiety 2 lutego mają zwyczaj przenosić płonącą świecę z kościoła do domu tak ostrożnie, żeby nie zgasła w drodze, ile muszą się nieraz namęczyć. Zasłaniają ręką, chustką, żeby ocalić jej płomień. Tak mamy strzec naszej wiary, tak ją przenoszono u nas poprzez 1000 lat. Na XIX-wiecznych pocztówkach malowano nieraz Matkę Bożą, jak zapaloną gromnicą odpędza wilki. Dzisiaj wilki nie podchodzą do domów, ale srożą się inne, może gorsze od tych malowanych i od tych wychodzących z lasu. Papież Pius XII powiedział, że są dwie wielkie potęgi, które powstały w dzisiejszym świecie: siła atomowa i propaganda, która umniejsza prawdę. Wciąż są srożące się wilki i wciąż jest nam potrzebna Matka Boża. Nawet przedwojenne pocztówki z Matką Bożą z gromnicą i podchodzącymi wilkami również są dzisiaj na czasie. Strzeżmy wiary w naszym domu, w naszym narodzie. Maryjo, śliczna Pani, Matko Boga i Ludu,
na ziemi. Tyś świata królową, tyś gwiazdą na niebie, ty nas wiedziesz przed Jezusa, wieczny tron. Maryja, Ave Maria, u Boga nam wybłagaj zdroje łask, by świat lepszy był, by w miłości żył. O Maryjo, miej w opiece dzieci swe. Maryja, Ave Maria, u Boga nam wybłagaj zdroje łask, by świat lepszy był, by w miłości żył. O Maryjo, miej w opiece dzieci swe. Tajemnica ofiarowania Jezusa w świątyni mówi nam, że oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu. Tajemnica straszna. Nie wszyscy przyjmą zbawienie Jezusa. Wielu go odrzuci, ale też i oni będą odrzuceni na wieki. Jezus ofiaruje siebie dla zbawienia wszystkich, dobrych, złych, wierzących i niewierzących. Jezus Chrystus za mnie się ofiaruje, za moją rodzinę i za cały świat. O Jezu, ofiarowany w świątyni Ojcu Niebieskiemu, dziękuję Ci za Twoją krew i ciało ofiarowane i ofiarujące się w świątyni, za moje zbawienie i dla zbawienia wszystkich ludzi. Proszę Cię, aby ofiara Twoja podźwignęła upadłych i wzmocniła słabych. Kiedyś Bóg powiedział do Mojżesza: poświęcicie mi wszystko pierworodne. U synów Izraela do mnie należeć będą pierwociny łona matczynego. W tym starotestamentowym nakazie wyrażało się przekonanie, że wszystko jest darem Boga i musi do Niego powrócić. Maryja i Józef, ofiarujący Jezusa w świątyni jerozolimskiej, oddają Go Bogu, wypełniając nakaz prawa, przyczyniają się do tego, że dorosły Jezus najdoskonalej odczyta ducha prawa i pozostanie niezależnym wobec Niego. On, gdy dorośnie, sam będzie prawdziwą ofiarą i poświęceniem. Ofiarowane dwa gołębie były znakiem ubogiego życia jego rodziców. Później zaś gołąb stał się symbolem obecności Ducha Świętego. Rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Świętość rodziców koncentruje się na Bogu, na Jego świątyni i ołtarzu. Maryja z Józefem wypełniają prawo Boże z miłością i uległością. Dziecko, które im Bóg powierzył, ofiarują Jego majestatowi. Dzieci ochrzczone ofiarowane są Bogu, a przez naukę religii i udział we mszy świętej służą Mu w miłości. Święta Rodzino z Nazaretu, polecamy Ci dzieci nieochrzczone i ofiarujemy przyszłość naszej i każdej rodziny. Maryjo, śliczna Pani, świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy. W sercu ból, smutek, żal, a w oczach wciąż strach,
Usłysz, Pani, błaganie, pomóż nam. Maryja, Ave Maria. U Boga nam wybłagaj zdroje łask, by świat lepszy był, by w miłości żył. O Maryjo, miej w opiece dzieci swe. Maryja, Ave Maria. U Boga nam wybłagaj zdroje łask, by świat lepszy był, by w miłości żył. O Maryjo, miej w opiece dzieci swe. Maryja, Ave Maria. Maryjo, ofiarna kapłanko, Ty przyniosłaś swoje dziecię do świątyni i tam je ofiarowałaś Bogu. Symeonowe prorocze słowa zraniły Twe matczyne serce i jeszcze bardziej złączyły Cię ze zbawczym dziełem Twojego Syna. Naucz nas, Matko Miłosierdzia, wielkodusznej ofiary dla każdej wielkiej i ważnej sprawy, a przede wszystkim dla zbawienia dusz.